Wampiriada kolejny raz uratuje komuś życie. Studencka akcja krwiodawstwa jest cykliczna, a cel to nie tylko pozyskanie krwi, ale także zachęcenie do jej regularnego oddawania. Może wziąć w niej udział każdy, chociaż jest ona nastawiona przede wszystkim na studentów. Karolina Komada. Dla Maćka to już czwarty raz. Zaczęło się w rodzinie ode mnie od taty. Oboje poszliśmy pierwszy raz dać krew, a później cała rodzina poszła za nami. Taki fajny sposób, żebyśmy mogli dać coś od siebie, szczególnie, że nas to nic nie kosztuje. A jeśli komuś ma to pomóc, no to czemu nie? Inni, pomimo że krew oddali pierwszy raz, starali się do tego przygotować jak najlepiej. Osoby muszą być wypoczęte, zdrowe i pić duże ilości wody. Na pewno na dzień przed należy zrezygnować z jedzenia tłustych rzeczy, na co bardzo, bardzo zwróciłem uwagę. Nie można też spożywać alkoholu, ani tutaj akurat jest to bardziej, zakładam i zgaduję, że kofeiny też lepiej nie spożywać, więc zrezygnowałem z dzisiejszej porannej kawy. I właściwie w tym kierunku się przygotowałem. To są kroki, które tutaj podjąłem. W Katowicach już kolejny rok z rzędu trwa Wampiriada. To ogólnopolska studencka akcja krwiodawstwa. Staram się zachęcić studentów, dlatego że po prostu tej krwi zawsze brakuje, a może ona być znacząca dla wielu osób, czy cierpiących na różne choroby krwi, czy też podczas operacji. Tak naprawdę może się zdarzyć tak, że dzisiaj ja oddaję krew, a za jakiś czas trafię akurat w taką sytuację, że będę musiał ją dostać, tak? Projekt jest współtworzony przy pomocy regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zapewniają krwiobusy wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz wyszkoloną kadrę. Mamy tutaj na naszym terenie jest bardzo dużo szpitali, które mamy zaopatrzyć w krew i środki krwiopochodne. Stąd bardzo istotne jest, żeby mieć bogatą bazę dawców krwi. Temu mają służyć, temu zabezpieczeniu szpitali, ten cenny lek mają służyć m.in. ekipy wyjazdowe. Chętne osoby muszą być m.in. pełnoletnie, a w dniu oddania krwi wystarczy, że wypełnią formularz i będą miały dokument tożsamości.